Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie, tutaj Kivur i witam was w kolejnym odcinku Taumaturge. Miałby dzisiaj Alone, będzie Taumaturge ze względu na to, że 8 godzin dzisiaj spędziłem na glebogryzieniu gleby glebogryzarką. Gryzłem glebę glebogryzarką. I właśnie w tej chwili, spoglądając w moją kamerę, zorientowałem się, że powinienem był nałożyć jakiś krem z filtrem. Mam wrażenie, że moja twarz ma dość znaczące znaki oparzenia słonecznego. Nie czuję go za bardzo, ale chyba ewidentnie widać. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię, a ja lecę dalej przed siebie. Moi drodzy, wybrałem Taumaturge dzisiaj na odcinek, ponieważ mój stan energetyczny jest wątpliwy. A jakoś tak przyjemnie mi się gra w Taumaturge'a. Nie muszę się skupiać na tym, żeby poświęcać energię na niebanie się wszystkiego, co na mnie wyskakuje w Alone in the Dark. Dlatego weźmy po prostu dorożkę i jedźmy przed siebie, moi drodzy. Udało nam się skutecznie Nie udało nam się skutecznie wywieźć Swietłany z Warszawy, ponieważ zginęła zmiażdżona poprzez budynki na molo, rozjebane przez golema. Tak więc sytuacja wygląda dość nieciekawie. Jakie dokładnie były moje cele w tej chwili? Rasputin, bla bla bla, dobra, to się nie udało, szukajcie, znajdziecie, coś pojawiło się nagle, zatopiło łódź. Iwan Konieczkin okazał się naczelnikiem ochrony, twierdzi, że znajomi ojca, o których mówiła Swietłana, mają grymuar. Jeszcze pozostaje kwestia tego, na kogo został nasłany ten cały golem, kto go wysłał, dlaczego mamy ginąć. Czy to naprawdę jest salutor, który pojawia się w prawdziwości, nie wiem, ale może w końcu coś zacznie się ciekawego dziać i rozjaśniać. I'm afraid I was boring your charming sister with my chatter. Oh, nonsense. I'll leave you two alone. You look tired. Is everything all right? Do you need my help? How do you know my address? A w sumie pewnie nie tak trudno znaleźć. I don't know who the Schulskis are. You're quiet this evening. Did something happen? Nie, w żadnym wypadku. Ciężka noc. This has been an especially difficult night for me. Is everything all right with Svetlana? Why do you ask? You two left without saying goodbye. Did something happen? Planowaliśmy highly nielegalną akcję, kolego. Nie było czasu na pożegnania. A golem? I saw a golem. A golem? From Jewish legends? I dlaczego Rasputin mi to zapamięta? Yes, and it turned out to be a very real salutor. A material one. I didn't think that was even possible. Może czarny grymuar to potrafi? No, pewnie jest zły, że nie powiedziałem najpierw na jego pytanie. I was afraid of this. Did the golem kill her? You could say that. The golem sank her boat by collapsing the roof over the pier. Svetlana intended to live off of selling other people's secrets. Secrets can be deadly. Do you want to know what she shared with me? Ohohoho, a powiesz mi teraz? Po tym jak mi zapamiętasz to, że nie odpowiedziałem najpierw na twoje pytanie, tylko powiedziałem ci o czymś o wiele bardziej ekscytującym jak golem? O nie, nie będę zaprzeczał. You're not proposing blackmailing anyone with anything, are you? Nonsense. Of course not. As I told you, I want the world to see my truth. I want to stop the annihilation of countless human beings. But on my own, I am like Cassandra. Yet, with Svetlana's knowledge and you by my side, no one will have any choice but to believe me. I'm intrigued. The question is, can you bear the burden that she also carried? Słuchaj, no gorzej być nie może chyba. Jesteśmy w naprawdę nieciekawej sytuacji. Coś na nas poluje, Ruscy najechali Polskę. Jest źle, ja nie mogę znaleźć tego grymuaru. Coś jest pewnie na rzeczy z moją rodziną. Starego mi zabili, ewidentnie. Oczywiście, że dasz radę. Let's go, unieśmy się dumą. My father's secrets, his lover's death, the ochrana. Moje słowa. A golem. I think I can bear this too, if it lets me get rid of the other problems. Can you say which secret of Svetlana's you mean? She had a whole chest full of them. That wasn't in the chest, and now it's only in my memory. Rozmowy do poduszki jakieś miały miejsce? Not here, no. Get some rest first, at our next meeting. At the Narzyńskis. It's safe there, for now.
Nie jestem pewien, czy nadarzyńscy tak bardzo lubią jego ciągłą obecność. Zdecydowanie ta służąca chyba nie jest jego największą fanką. Dobra, nie bądźmy aż tak dumni. Thank you for stopping by. See you again soon, my friend. One more question. Might this golem cause you any trouble? Byku może w tej chwili rozjebać ścianę. No i cóż, takim sposobem wydaje mi się, bo pewności nie mam, nie czytałem walkthrough ani nie przeglądałem żadnych poradników, że mniej więcej teraz kończy się pierwszy akt tej przygody. Z trzech. Skąd go znam? O Jezus. How long was he here? He arrived shortly before you did. Unexpectedly, he scared Grażyna. I received him in the salon so that he wouldn't go wandering through the house. What were you talking about before I interrupted you? What difference does it make? About... strange. I don't remember even. Ja mam nos czerwony, kurwa! Chłop zmanipulował nam siostrzyczkę. Mam nadzieję tylko, że nie swoim ogromnym przyrodzeniem. Utnij temat, wyjaśnij, kim jest Rasputin. A wyjaśnijmy, bądźmy szczerzy z siostrą, chociaż coś tam może być gdzieś na rzeczy tajemniczego w związku z tym golemem i naszą krwią. He's that miracle worker I was writing to you about. The one who helped me return to my senses. Not completely, I think. Given that you brought him with you. He just came to see me. I owe him a lot. It looks like he knows you better than I do. Cóż, no nie mieliśmy za bardzo kontaktu przez ostatnie lata. Siostrzyczko, chociaż nie, no pisaliśmy do siebie listy. Ale nadal ta relacja mogłaby być w lepszym miejscu. Plus, gdyby nie Rasputin i gdyby nie jego terapeutyczne sesje psychologiczne, to byśmy w tej chwili pewnie zdychali w rynsztoku w jakiejś wsi daleko stąd. Wytknie podsłuchiwanie? Nie! Powiedz, że ledwo go znasz, uważasz go za przyjaciela. To by było dużo powiedziane. A ledwo go znam. I actually barely know him, but he's never yet refused to help me. I can only congratulate you on having friends like that. First Niedzic, now a gloomy hermit. And ladies of the night have started hanging around outside the windows. Are they also... Co to było? Frywolnej prowienincji? Prowienieńcy? Co za piękne słownictwo tu poznajemy. Who are those women? Whores, Victor. Prostitutes. Women of easy virtue, daughters of Corinth. Courtesans, moths, hookers, floozies. Piękne nazwy. Te dwie pindy, które olałem, być może. Ligia, I'm really dead on my feet, but there's one more thing we need to have a word about. I wonder what I don't know yet. No dobra, strzelaj mi jeszcze więcej fochów. O, zacznijmy od tego takiego tematu faktycznie poważnego. How long have you known your chief? What does that matter? So you knew he worked for the Ochrana? Yes. You'd have found in the end anyway, but he asked me not to tell you right away. What the fuck? Okej, okay, wyrzuć jej lekkomyślność, bądź wyrozumiały. Dumna odpowiedź z jednej strony, fajnie by było nakarmić trochę dumy, ale no dobra, okej. Okay. Bądźmy tutaj takim kukoldem, bądźmy tutaj potulni, bądźmy dla niej wyrozumiali, zamiast być cwaniakiem. I understand that each of us has various relationships we're tangled up in. But I think we should start talking about them more often. Agreed. I'll only add that a contact like him is very useful in business. I'm guessing he knows how to arrange contacts for you. I'm sure he often invites you to all sorts of soirees and receptions, right? I don't always accept. It seems like we've each got our own miracle worker. I know who he is, and I treat him very cautiously. Plus, we've already established that you don't report to me about your acquaintances. Besides, it was Papa who introduced him to me all those years ago. Huh. What's the real reason we're talking about Konieczkin?
odjebał swojego podkomendnego na moich oczach, a potem puścił mnie wolno. Kurwa, bawi mnie to, że to my zaczęliśmy od jakby gadania o konieczkinie i wyrzuciliśmy jej lekko to, no nie wiem, jakby wyrzuciliśmy. Trochę nas zaskoczyło to, że ona wiedziała, że on jest z ochrany. Jakimś kurwa cudem, kobiece umiejętności, instynkt przetworzony w słowa sprawił, że tu jeszcze ona opierdoliła mnie, że ja nie dzielę się swoimi znajomościami, mimo iż ona też to robiła. Zbyj pytanie... Zapytajmy o to. Did Konieczkin know our father long? Ever since you left to live with mother in Paris. Someone clearly had to clean up after you and Abauritze. Maybe there's no point in dwelling on the past. I saw him once more at Port Praga. What were you doing there? Dobra, chuj, bądźmy szczerzy, może pożałuję. I helped Svetlana. She wanted to flee the country. I can't believe it. I can't believe it. Do you know what forces you're playing with? You know full well who she is. Nie ma problemu, sister, już nie żyje. She was. Sorry, what? Svetlana is dead. She was just setting off on a lovely voyage when a golem appeared and... Svetlana is dead. We're finished. They'll put us both in prison. What will become of us? Ligia, ziomeczek, konieczki nas ochroni, proszę cię. Złośliwie zasugeruj. What about Uncle Sasha? I handled something for him recently, so I'm sure he'd be eager to help. Quest poboczny pomaga. It's too risky to arrange this through family. And morally dubious. I'm afraid this is outside his purview. Dobra, laska, ja już tyle rzeczy tutaj rozwiązałem. Don't worry, nothing will happen to us. I'll make sure of it. How will you do that? Jeszcze nie wiem, okej? Okay? Znamy Konieczkina, mogę liczyć na Rasputina, ufasz swoim zdolnościom. Konieczkin. Maybe your devoted secret police chief will reveal something. Perhaps you should ask him. To było wredniejsze niż planowałem. Yes, I know he's from the Ochrana. He's bragged to me about it himself. Well, maybe your magic monk is up to something, No, I've had enough. Don't say another word. I desperately need to be alone right now. Why are my cigarettes? Szczerość nie popłaca, aczkolwiek może w jakimś dłuższym rozrachunku jednak będzie to in plus dla nas. Chciałem jej powiedzieć wszystko, o czym wiedziałem i chuj. Kto nie traci, ten nie zyskuje. Akt drugi, moi drodzy, w końcu do niego dotarliśmy. Trochę czasu potrzebowaliśmy, żeby w końcu przebić się przez ten pierwszy akt, ale liczę, że teraz sprawy będą tylko i wyłącznie nabierały tempa. Domyślam się, że teraz co nieco tych naszych zadań pobocznych mogło zniknąć, aczkolwiek nadal się to nie stało. Mamy krawieckie rozterki, co akurat taki pierwszy. Doły. Horyzont wspomnień to są te retrospekcje z naszego życia, no i mamy dużo miejskich tajemnic. Jak bardzo interesujące one są, nie jestem pewien. Pojawiają się cały czas, jak tylko robię jakieś, jak podnoszę jakieś rzeczy poboczne, tak więc, a to się jeszcze okaże. Aktywne, nieaktywne zadania, no trochę tego tutaj mamy. Powiedziałbym, że może zrobię w wolnym czasie, ale pewnie nie, jak znam siebie. Połóż się spać. Akt drugi myślałem, że się zacznie jak wstaniemy, ale ewidentnie nie. Tutaj mamy nasz pokój, możemy się przebrać, możemy zrobić to i tamto. Nie ma tutaj już chyba żadnych śladów w tym domu. Wydaje mi się, że na imprezie, czy tam na stypie raczej, przeszukałem już tutaj wszystko, co tylko mogłem. Let's go! Idziemy w spanko, moi drodzy. Po raz pierwszy od początku i mamy już jakieś upyrowe wizje. Holy shit! And you're different. Well, well. Odkryj źródło klątwy golema! Dobra, okej, okay. Spoileruje mi tutaj trochę cel mojego zadania, holy shit. Ale dobra, chodźmy, odkryjmy zatem źródło. Co jeżeli nasza siostra jest w chuj nikczemna i to ona nałożyła tą klątwę na nas, kto wie? Klikam tutaj cały czas. Powiedzieliście mi, że klikanie w tych takich wizjach czerwonych mojej percepcji jest całkiem przydatne. Na razie to podnoszę jakieś randomowe rzeczy i tylko dostaję za to doświadczenie, ale kto wie? Może gdzieś w tle dzieje się coś ciekawszego z tym wszystkim. Czy my golema zobaczymy? Czy na mnie chrapkę ma jakiś salutor? Z ojcem gadamy. The devil himself. Blind fool. Well, what don't I see? Maybe you could give me an answer this time.
What don't you know? Why is the golem pursuing our blood? You've not just put me in danger, but Liga as well. Who did you hurt so much that the golem was aiming to? Hold on. It succeeded, didn't it? That's what killed you. That's what made the building fall on you. Ha, okej, okay, dobra. To nie jest rozmowa, to jest po prostu bardzo światły monolog. Why did you let a rat like Konieczkin into our home? Now he's dogging Ligia and me. Were you working for him? Did you start informing on your customers for him? A fool's theory. Who inflicted this punishment on you? What for? And how the hell do I lift it? Everything I've done. Was with your children and mine, I've heard it all before. For our good, I know. Thanks a lot. I didn't ask you for anything, certainly not for someone like Konieczkin to cover for me. I didn't make you get into bed with him. Are you finally going to say something? You've wasted your time. I left you all the answers. You just have to find them. Oczy mu krwawią! Where am I supposed to look for them? In the Black Grimoire, which I nearly got from you? In that case, where is it? Who was it? Your friends? Your coterie that you hid even from your lover? Who are they? What were you planning? You possess everything I had. I have left you everything you need. Cóż, zinterpretujmy to po prostu jako jeden wielki koszmar, gdzie gadamy tak naprawdę sami ze sobą, ponieważ to brzmiało jak odpowiedzi, które, nie wiem, nasz własny umysł by nam podpowiadał, żebyśmy z tego coś wyciągnęli. Prześpij się, nie, dziękuję, nie mamy co czasu przewijać. No bo ostatecznie nie powiedział nam niczego światłego, co by było dziwne, gdyby w naszych... Chociaż jesteśmy w sumie tym tempermantą, więc czemu nie miałyby do nas przyjść informacje? Ty, pamiętnik Ligi? Wiktor wrócił, chce płakać ze szczęścia. Z drugiej mój brat bardzo się zmienił, trudno zobaczyć w nim chłopca, który kiedyś był. Ile czasu minie, zanim mój brat znowu mnie opuści? Dobra, jakieś pierdololo straszliwe. Niedokończony tekst. Jak zauważa wyżej wspomniany autor w fabrykach... Dobra, okej. Okay. Coś sobie poczytała nasza siostrzyczka przed snem. Niech jej będzie. Myślę, że jakieś, wiecie, soczyste tajemnice tutaj znajdę, ale chyba się nie doczekam. Tak więc, ewidentnie Wiktor chyba próbuje sam sobie przemówić do rozsądku i przekonać siebie, że te informacje, których potrzebuje, będą gdzieś w naszym posiadaniu. No ale dobra. Jesteś wystarczająco przytomny, by zjeść? Co to za sassy podejście od samego rana? Co to za wredność? Halo, Ligia! Ja taki miły i szczery byłem wobec ciebie. Sleeping Beauty. Have some coffee. In the morning Grażynka brews it strong. All the revelations yesterday overwhelmed me a little. Oh. I'm sorry. No, na to liczyłem. I'm sorry for my outburst. Forgive me for yesterday. Warsaw was getting to me. Skąd ja to znam? And I don't want to... Wychodzę z dworca centralnego, już się przytłoczony czuję. Focusing on the obstacles ahead of us. I thought that, given our situation, your suggestion to talk to Konieczkin wasn't so bad after all. I suspect he'll offer us a deal with the devil. For now, I'm just thinking out loud. What's next? Zaraz się okaże, że sam car Rosji, super mega car, czy jaki on tam miał tytuł, jest tempermantą i nasyła na nas golema. Rozjebaj całą naszą rodzinę, ponieważ nasz ojciec był jakimś giga szefem ruchu rewolucjonistów. I had a dream about father. Me too. Right after he died. He was soothing me with my favorite lullaby. No to ja mam trochę inne doświadczenia. And then blood poured down his face. Very funny. To nie miało być śmieszne, to miało być szczere. This was only the second time. I hope there will be more. It's been a long time since I was quarantined in the hospital. They're not ordinary dreams. They're very realistic visions. I talk to him, I ask questions, but I can't understand his answers. Why don't we focus on real life? Has anything been reported about Pod Praga? I've been keeping an eye out, but nothing yet. But Svetlana's disappearance won't go unnoticed for long. Hyenas like fresh corpses.
Gorzej, jeżeli ktoś się do jej kufra dobierze i jeżeli on przetrwał, bo może był wodoszczelny, a tam jest kurwa tak dużo tajemnic. I know that you're still sorting through things there, but I really have to visit our store in Mirów. I'm basically done, and I was planning to go there now after breakfast. Will you join me? Mhm. Jedziemy. I should look through all of father's things in the store. Everything he left behind. All right. Let's go. Dobra, sprawa się wydaje być jasna. Już tutaj przejrzeliśmy wszystko, więc jeżeli ma się znajdować gdzieś coś, co nam pomoże, to będzie to właśnie ten sklep. Not much has changed here. Just the sign. Or maybe the owner. That's right. Now it's your kingdom. I don't think queens dig through columns of numbers, exotic names, addresses and consignment notes. Or scold customers who don't know the difference between powdered skull and powdered mummy. Have you developed an interest in the family business? Ojciec by sobie tego nie życzył. Okej, czyli nasz stary sprzedawał skam. Rozumiem. Actually, what is the difference between mummy powder and skull powder? Skull powder is powder from a skull. You use it to make an extract for apoplexy and bleeding. Thomas Willis, a pioneer of brain research, had a habit of adding it to his hot chocolate. Mniam. A, do jego gorącej czekolady. What the fuck? Dobra, lecimy dalej. Ciekaw jestem innych tajemnic medycyny roku 1905. Powdered mummy is an oil. Egyptian mummies are covered in a dark substance that's a mixture of embalming fluids and organic fluids from the body of the deceased. This hardened human resin has to be scraped off the mummy and made into an oil. It helps with wounds, rashes, sore throats and dizziness. It sounds like that substance is bitumen. And there are easy ways of getting it than scraping mummies. That might be, but our customers prefer scraped mummies. Skąd wy mumie bierzecie? Diversifying our selection. Nie wiem, Kubusia Go może kurwa dorzucicie do asortymentu, ponieważ same pojebane rzeczy sprzedajecie. Skrobanie mumii? Skąd oni biorą mumie? Po raz kolejny muszę zapytać. This conversation has convinced me even more that father left the business in the right hands. Come into my chamber. I have to take care of the inventory. Try not to make more of a mess than there already is. O Jezus Maria. Zaraz znajdę sproszkowaną mumię, a na niej emocje naszego starego, kiedy ją pozyskiwał. I czego się dowiem? O, tak, pełne pasji skrobanie miało tutaj miejsce. Rejestr towarów, głównie podpisy Mordekaja, kilka podpisów ojca, ostatnio parawki ligi, wciąż bas grze jak kura pazurem. Nie wierzę, kobieta i to w tamtych czasach pisząca brzydko? Listy rezygnacyjne Mordechaja, czy tam Mordekaja. W oziębłych słowach Mordechaj rezygnuje z posady. Prosi ojca o zaniechanie wszelkich kontaktów oraz unikanie Mirowa, gdzie będzie przebywał. Proszę, proszę. Czy ten sklep nie jest na Mirowie? Jak mamy unikać? Jak miałby ktokolwiek unikać tego miejsca, jak tutaj się jego sklep znajduje? Nieważne. Zegar. Stary zegar stanął w miejscu. Ktokolwiek go nakręca, przegapił moment. Przejebane, jak bardzo trzeba było się starać, żeby te stare zegary ustawić. Co mamy tutaj jeszcze do zbadania? Uobrazek? What is this? The photograph, Victor. A marvelous invention. Father was very fond of them. Twist, naprawdę o to pytaliśmy. Father has on his face. That smile. Photoshop. I'm sure someone he disliked had just died. Did you want something or are you here to joke around? Jezus Maria, wybaczcie moje dzisiejsze ziewanie, ale naprawdę zmęczenie jest potężne. Czy ten obok to Mordechaj? No właśnie, myślę, że dowiedzieć się, dlaczego on tak raptownie i bardzo zdecydowanie odszedł, może nas pchnąć do przodu w naszych poszukiwaniach. Może on ma czarny grimoire. The guy next to father, that's Hayat, right? Yes, he's just younger, Victor. That's how photographs work, you know. Jak ci zaraz lutnę, Ligia? To będziesz musiała jeszcze raz, kurwa, te szafki porządkować. But a year ago, that ended and they stopped working together. Dlaczego? Yes, you mentioned it recently. It's a shame Papa never said why. Could Hayat have wanted our father to die?
Could he have sent the golem after him? I think you'll have to ask him. I heard that he bought out one of the two rundown laundries here in Miruf, not too far away. Thank you. When was this picture taken? Who knows, a quarter century ago? We must not have even been five. You two look more and more alike. Don't scare me. No niestety genów Wiktor nie oszukasz. I'm taking another look around. O kurwa, co tam, golem idzie? Czy tylko to zwykłe trzęsienie ziemi warszawskie? Wybuchy w kopalniach? Yes. I'll take a quick look around. Myślałem, że zasugeruję ucieczkę, ale nie, wracam do oglądania tego, co jest dookoła, ale szybciej. No dobra, coś tutaj jeszcze dam radę wynaleźć. Ligia Ligią, pogadaliśmy o tym całym zdjęciu. Przeszukaj gabinet ojca. No właśnie, gdzie się jego gabinet znajduje? Tutaj muszą być jakieś dodatkowe jeszcze miejsca. Jest Mirów, pomów z Mordechajem. No ale nie, nic tutaj już nie znajduje. Przeszukaj gabinet ojca, czyli musi być gdzieś indziej w takim razie? No bo tak, porozmawiaj z Mordechajem, też mnie prowadzi w tamtą stronę. Odkryj źródło klątwy, ale mogę jeszcze pogadać z nią bezpośrednio. Ligia. I wanted to talk to you about a certain university. Okej. The store looks better than I remembered. More human. I've sorted through the remaining junk and I'm keeping the monkey brains, prepared corpses and potency ointments just in the catalog now, so... maści na potencje. Do you want to be better than father? People look at a businesswoman strangely, so I intend to prove to them that I'm better than businessmen. I'm doing my best. Swoją drogą, moi drodzy, nie wiem, czemu teraz mi się to przypomniało, ale prosiłem was pod poprzednim odcinkiem o chociażby informację na temat tego, dlaczego powązki nazywają się powązki. Widziałem, że pisaliście, nie miałem okazji jeszcze przeczytać. Cały dzień gryzienia gleby, przypominam, ale z góry dziękuję i zapoznam się na następny odcinek. Has anything strange happened lately? Anything that might have something to do with the golem? A cup fell from the table and someone stumbled while crossing the doorstep, but I assume those aren't things that can be attributed to a golem. Może jakiś mini golem? Most likely common clumsiness. That's good news. And some plaster fell from the ceiling, but that's probably because something was passing by. Nothing serious. Anything else? To wiem, zamiast ogromnego, gargantuicznego skurwiela, który idzie cię zmiażdżyć pięścią, manifestujesz takiego małego chujka, który tylko cię wkurwia na każdy dzień. Znaczy, ofiarę wkurwia, doprowadzając do kompletnego szaleństwa. What's this mysterious university? I'm giving a lecture at the Flying University. Latający? It's a very informal educational initiative. Not to say secret. An important one. Especially for women who can get an education from us, which they are legally prohibited from doing under the partition. I'd like you to come with me. Okay. Of course I will go. I will be honored. Taki ze mnie dobry braciszek. No questions or bargaining? Who are you and what have you done to my brother? If it's important to you, there's no need to persuade. Nazywam się Sasha i udaję twojego brata od 5 lat. The university is meeting in the antiquarian bookshop across the green square. Which brings us to the most important thing. Everyone brings something sweet, so I ordered some donuts from Mrs. Jagoda. The best ones. And the best donut is filled with... love. Nie, nie ma opcji, love. No dobra, na pewno nie śliwka. Róża jest okej, okay. Adwokat, wiśnia, jeżeli jest bez kawałków owoców, to tak, ale muszę odpowiedzieć z różą. Klasyk. With jam. When did you get so boring? Kurwa! I learned to appreciate classics. Get those donuts, will you? I'll see what I can do. Ja rozumiem, że ciebie bardziej jara zeskrobywanie leków z mumii niż klasyczne rozwiązania w jakimkolwiek tego słowa znaczeniu. Ale naprawdę, pączki z różą nie są złe, szczególnie jak są dobre. Dobra, gabinet ojca. Gdzie się znajduje gabinet ojca? Czy to jest z powrotem u nas w domu?
Nie, niemożliwe. Tego mogę sobie użyć, ale już chyba używałem wcześniej. Nie, nowe doświadczenie, fantastycznie. Coś sobie pooglądałem. Nie no, to mi ewidentnie... A czekajcie, a ten cały Mordechaj, ja nie jestem w tej chwili w Mirowie? Tak mi się wydawało. Mogę złapać sobie tram. A, Mirów, nowa lokacja, ale czekajcie. To Śródmieście? Coś się jeszcze tutaj znajduje? Tak, teraz. Odkryć źródło klątwy Golema. No dobra, ale do czego to mnie w tej chwili prowadzi? Do tych obu celów naraz? Tutaj mamy jeszcze jednego dynksa do obczajenia. Co to jest? Jakaś wódeczka? Ogóreczek do ojebania? Egzotyczne owoce, przepraszam bardzo. Pomarańcze, słodkie małe słońca. Kurwa, to dopiero czasy, kiedy pomarańcze były egzotycznymi owocami. Teraz to można znaleźć. Najlepszej i najgorszej jakości w każdym sklepie dookoła. Co mamy tutaj? Goli brodę? Dobra, czas na zmianę stylu w takim razie. Może będzie miał jakieś nowe rozwiązania, szczególnie, że to chyba nowy goli broda? Zamów strzyżenie. Tak, 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 poproszę. Mówiliście, że mogę tutaj znaleźć jakieś potencjalnie inne, nowe rzeczy. Czy to jest w ogóle ten sam barber? Coś innego tutaj w tej chwili odkrywam. Długa broda, teges, tam teges, brzydkie, brzydkie, brzydkie. O, ale taki krótki wąsik, muszę przyznać, wygląda całkiem nieźle. Ale fryzura niech będzie dopasowana, to wygląda całkiem nieźle. Figlarne mecyje, no nazwa mnie już kupiła. Let's go, ostrzyż się i wyjdź. Tak, dokładnie o to mi chodziło, wychodzimy w takim razie. Trudno mi teraz powiedzieć, ale strasznie fuckboyowa to wyglądamy. Mam wrażenie, że moje tylne włosy mogłyby być trochę krótsze, ale już mniejsza z tym. Ciekawy jestem, gdzie mnie prowadzi ta jedna pieprzona linia tutaj na dole, ale I swear to God, jak dojdę do jakiegoś cholernego tramwaju, będę zły. Nie, tutaj mnie prowadzi, to jest pralnia, czyli pan Mordechaj, tutaj jednak. O kurwa, no i się musimy bić, co? You ain't had enough of Warsaw yet? So you're sticking your nose in on people here? You know what happens to fellas who sniff around where they ain't supposed to? Dobra, chuligan, nie wkurwia mnie, walczmy po prostu. Kto cię chce wyprosić? Ho, ho, ho! And who am I supposedly bothering? And you've wasted the chance to keep your mouth shut. Aha. We'll cure this posh boy of his nosiness, you can bet. Dobra, panie bandziorze, ty przegapiłeś swoją okazję na powrót dzisiaj do domu w stanie dalekim od śmierci. Jak ta moja taumaturgia? Mam tylko jeden punkt, więc niczego nie rozwinę. Moje obecne upgrade'y mi się podobają, więc stańmy do walki. Dobra, tak, palcuj książkę, kolego. Co my tutaj mamy? Wolny wymach. Zadaje obrażenia, obniża skupienie, tempo umiejętności wzrasta o jeden, gdy punkty życia atakującego spadną do połowy. Okej, czyli najlepiej pierdolnąć raz, a porządnie, co nie będzie takie łatwe. Ale oni też mają strasznie powolne te ataki. I ten, widzę, że wywołał atakującego ukryty negatywny stan. Przydałoby się uchronić przed negatywnymi stanami, żeby to zrobić. Tu mamy Upyra, tu mamy Bukawacia, tutaj mamy Velesa. Też ma jakiś negatywny stan na sobie. A dlatego spróbujmy to zrobić. Nie mam niestety ataku lelkiem nigdzie, tak więc musimy sobie jakoś inaczej poradzić. No bo hej, pierwszy atak na ten cel. To co w tej chwili planuję zrobić, to nie do końca jest koniecznie atak, ale mimo wszystko zacznijmy może od tego delikwenta. Upyrek. On, mamy tutaj już Upyrka, więc wybierzmy atak dla niego. Myślę, że obniżenie skupienia będzie najsensowniejsze, najszybsze, a ja potem jeszcze mogę na jego cierpienie nałożyć i będziemy się już z powrotem bawili. Ha, ha, ha! Naszym standardowym bildzikiem pod cierpienie. Nie jest to żaden build, nie inspirowałem się też niczym z internetu. O, jeszcze rozjebaliśmy mu akcję. O, ho, 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 ho. Wspaniale. Dobra, co dalej możemy w takim razie im zrobić? Nie będę już tego na cierpienie skazywał. Ten, jeżeli jest pod wpływem cierpienia, to przerywam jego zaplanowaną akcję. Też ciekawy pomysł. Mogę w sumie użyć, wiecie co ja mogę zrobić? Użyć lelka na przykład na tym delikwencie, ponieważ on już zbyt dużego zagrożenia nie stanowi, a teraz na tego delikwenta nałożyć te katusze. I pytanie, przerywa zaplanowane działanie, jeżeli jest pod wpływem cierpienia. Czy to działa, jeżeli nałożę cierpienie tym atakiem? Być może. Redukuje obrażenia o 80, ogranicza wpływ na skupienie. Tego sobie weźmiemy na cel. Mogę w sumie tym lelkiem walnąć kogoś innego, ale tego po prawej też by nie było znaczenia. I mamy akcję anulowana. Ha, 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 skurwysyny. Dobra, co mogę zrobić teraz tobie zatem? Nie będę uchroniony przed negatywnym stanem, jeżeli go po prostu wezmę i uśpię teraz. Ale wiecie co? Jolo, panie Bukawaciu, co ja mogę zrobić tutaj? Wywołuję u wroga cierpienie, jeszcze więcej cierpienia. Tak, szczególnie, że ten dostał jakieś randomowe cierpienie chyba z mojego ataku. Tak mi się wydaje, no inaczej byś nie może. Usypia cechę wroga, pierdolnijmy go zatem. Co jeszcze mogę zrobić? Jeszcze więcej cierpienia. Jeszcze kurwa więcej cierpienia. Który jest kolejny? Ten? No to zadawniona rana w takim razie. Może jeszcze przerwiemy jego następną akcję.
idealnym świecie żaden przeciwnik nie wykonuje w ogóle ruchu w trakcie całej walki, ale jest to chyba w jakimś tam stopniu sprytnie na tyle zrobione, żeby aż tak łatwo nie było. Podwójne cierpienie, teraz wszyscy mają tutaj przejebane, a ja mogę się skupić po prostu na atakowaniu. Tego, uwaga! Pierwszy atak na ten cel, ale cierpienie się kurwa nie liczy, dobrze wiedzieć. Mogę nakładać na niego damage over time i to nie będzie odpalało ich ukrytych umiejętności, więc fantastycznie się to układa. Nie dam rady tego tak sensownie rozbić, ale który jest kolejny? Ten jest kolejny, no on cierpi, więc jak nałożę na niego jeszcze kolejne cierpienie, to znowu mu anuluję akcję. O, kocham moje życie, naprawdę. Co teraz mogę zrobić? Bukować? Są trzy osoby, które cierpią, dlatego ten jego atak, jeżeli go wyprowadzę, zada 24 obrażeń. Tak więc pierdolnijmy tego, bo to cierpienie już mu mocno zjedzie te punkty życia, więc potencjalnie w kolejnej rundzie zdechnie, więc lecimy. Myślę, że to jest dobra taktyka. Naprawdę, używając tego, czego używam w tej chwili w tych wszystkich walkach, czuję się absolutnie nieśmiertelny. Tego nie będę atakował, on umrze sam z siebie, ma za dużo cierpienia na sobie, żeby to miało jakiś sens. Kto będzie kolejną akcję miał? Ten, no ale ten to już chyba się żegna z życiem, moi drodzy. Ale pożegna się, jak tylko ten go zaatakuje? Nie. Dlatego wiecie co? Dupnijmy jeszcze skurwielowi. Cierpienie, czemu nie? Kocham to cierpienie. Ale nie, bo cierpienie nie zada mu momentalnych obrażeń, więc dobra, niech dupnie. Po stokroć nałóż na wrogów stan cierpienie i wszyscy zdechli naraz, haha. Życie jest piękne, dziękuję ci bardzo, gro. Uwielbiam powodować cierpienie, idealnie się wręcz obok siebie jeszcze ułożyli. Coś tutaj mamy ciekawego do znalezienia, jakaś notatka chyba tam u góry. No dobra, chłopaki, nie wiem dlaczego akurat tak broniliście mi przebywania w tej okolicy, ale jebać was. Dobra, zatrzymaj na ekranie, nieważne, nieważne. Pomów z Mordechajem, mamy 36 minut do kiedy zleciało ostatnie 10? Nie wiem, ale tutaj mamy biuro Mordechaja, moi drodzy. Zainteresujemy się nim w kolejnym odcinku. Na razie dziękuję za oglądanie, żegnam się z wami. Wybaczcie, jeżeli byłem trochę nieswój dzisiaj, ale naprawdę poparzenie na twarzy i zmęczenie robią swoje. Mimo wszystko dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym epie. Łapy w górę, trzymajcie się, bye bye.